Thanks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Prep closes for the night. Dzień dobry! Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Mili Sejsona, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, mam dla was coś specjalnego dzisiaj na YouTubie, na Twitchu też, bo na Twitchu przy okazji jedziemy. Gramy dzisiaj w Mutant Year Zero, czyli kaczki, jak to mawia Maciej Makuła, przysympatyczną grę a la XCOM, tak może to powiedzieć, tylko z pewnym twistem, więc zapraszam do oglądania. To lecimy, słuchajcie, to jesteśmy my, to jest nasza drużyna. Pierwszy twist jest taki, że gramy prosiaczkiem, który wyszedł właśnie z wojska, obok jest kaczor Donald. Trust me, I'm not annoying. Shut the hell up. Wanna see annoying? I can show you annoying. What's wrong with you? Tu ptamy. We're in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that 9000 times already, Borman. Możemy się skradać. Możemy odpalić latarkę, wtedy biegniemy, a tak to się skradamy. Nasze zadanie to wrócić do Arki. No to idziemy do tejże Arki. Możemy sprawić, że raz jeden, raz drugi będzie przewodził. Ale na razie zbieramy złom. Just beautiful. This scrap's gonna make us heroes back in the Ark. Bo złom to są tak naprawdę pieniądze w tym momencie. Gra, jeśli się nie mylę, z Kickstartera ruszyła. No i dobra, widzicie co się dzieje? Mamy naszych mutantów. Przeciwników, czym jesteśmy tentami i musimy się nimi zająć. Ja sobie schowałem jednego prosiaczka tutaj za tak zwaną wysoką osłoną. Tu jest drugi, ukryjmy się i czekamy, aż przeciwnik podejdzie odpowiednio blisko i robimy zabawę. I teraz sprawa jest taka, walka taktyczna, wchodzimy w tryb walki. I robimy teraz tak. Aktywujemy tego mojego pana. Jego ustawimy na tak zwaną wartę, którą powinniście zdać. Jak ktoś w niego wpadnie w międzyczasie, to po prostu zestrzeli. Kaczor, zadanie podstawowe, zestrzelić. Gram na hardzie. Hardzie, który jest piekielnie ciężki. O, przeciwnik mnie usłyszał. Teraz przeciwnik będzie biegł do nas. Nie, schował się. Strzelił, nie trafił, na szczęście, bo jesteśmy za osłoną. Podstawowe informacje. Brakuje amunicji wybranej broni, trzeba przeładować, czyli punkt już nam tutaj przeskakuje jeden. No to nie ma szans na trafienie, przynajmniej są szczerzy. Ustawimy go pod wartę. Overwatch. A tego prosiaczka... Przestawimy tutaj. Będę miał 25% szans, że go trafię. Trochę słabawo, bym powiedział. Spróbujmy go przestawić gdzieś. Może granat rzućmy w jego stronę? Mam jakiś granat. Rzuć granat. No, możemy rzucić granat w jego stronę. Skoro się schował. Podpaliliśmy kolegę, czy nie? Ała. Średnio. Dobra. Pan kaczka przechodzi tutaj. Jest kaczor. Kaczor dostaje rozkaz, żeby strzelić. 100% szansy, że trafi. Trafił. Kaczor trafił. Never seen ghouls this far south before. They're getting closer to the Ark every day. Something's up, Borman. Palnik, strzyżno pochodnia. Jak widać, w ten sposób zbieramy nasze
ulepszenia. Pod inwentory możemy sobie wskoczyć. No i jest broń, tak? Aha, ale tutaj nie możemy tego chyba na razie dodać, z tego co widzę. Później będziemy mogli tego dodać. To chyba dodać, jeśli się nie mylę. No idziemy. Możemy też zmieniać. Jakoś tak, tabem możemy zmienić, kto prowadzi. My możemy robić zasadzki, przeciwnik może robić zasadzki na nas. Więc musimy uważać. Więc bieganie ogólnie z latarką jest tyle dobre, żeby się poruszać, no ale trzeba uważać. Oho. Hold it, fools. I don't like the look of that big one. We have to be sneaky. Okay. Here's the plan. We turn off our lights, then hug the water. Go around them. Tak, tu jest pan z czaszką. Wszyscy wiemy, że panowie z czaszką nie są dobrym pomysłem, więc będziemy tu ptali grzecznie sobie po prawej stronie. Ślicznie. Czy mogę przeładować, czy nie? Nie, nie mogę przeładować, jak się zastanawiałem właśnie. Wycofaj się z walki. Tak, panowie są na dosyć wysokim poziomie, ubiją mnie. Więc nawet nie próbujemy, nawet nie zbliżamy się do nich, bo to się skończy tragicznie dla nas. No i dobra, uciekliśmy. Ja do tej pory pogram około 40 minut, tą grę gram od nowa, żeby tam na YouTubie wam pokazać, co się dzieje. Mamy naszą mapę. Lokalizacje, no jak widzicie, muszą się wczytać. No i tu ptamy sobie dalej. Zobaczmy, czy jakieś... Tak, rozmowy między tą dwójką są ogólnie mega sympatyczne. I ja wam powiem tyle. Tyle, co pograłem w tę grę, to mogę wam powiedzieć, że dla mnie ta gra jest bardziej Falloutowa niż Fallout 76. Podczas walki czuję, no owszem, to jest XCOM-owy sposób, ale czuję po prostu klimat tych starych, dobrych gier. Oho, coś zebraliśmy. Część broni, dobra. Szukamy, szukamy. Jeśli się nie mylę, za każdym razem w tym samym miejscu te rzeczy będą się spawnowały. Apteczki. A na razie apteczki nie potrzebujemy. Nothing like a bunch of skeletons to put your mind at ease. Ha, dobra. Chodź kaczor Duffy, chodź pierwszy. Zresztą sobie się uważam, że prosiak powinien iść pierwszy, bo jeżeli prosiak pierwszy oberwie, to ma więcej życia, prawda? Oho. I teraz będzie zabawa. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Latarka na off. Jak widzicie, jest mój ulubiony rodzaj tłumaczenia, czyli same napisy tylko i wyłącznie. Jakoś nie wiem, kto mógł być prosiakiem, kto mógł... Że jako prosiaka i kaczkę, to bym tutaj z chęcią Schetynę i Kaczyńskiego zrobił. Wtedy byłoby idealnie, po prostu by idealne teksty by od nich szły, ale jednak po angielsku wydaje mi się, że jest odpowiednio. No i teraz... Hungry! Hungry! I says we take the ark. Tasty mutants. Love me some mutants. We go! Rip their hearts! Crush their... Hey! Hear that noise? I hear my stomach. Hungry! Kill! Oho. Obejrzmy ich grzecznie. No i może zostawmy tutaj gdzie niegdzie kogoś. Już byłoby dobrze wiedzieć... O, idzie jeszcze jeden pan bandyta. Pan rzeźnik, a nie bandyta. Dobra, to ja to bym zrobił tak. Tego na razie ukryjemy tu. A że ten ma broń cichą, bo ma broń cichą, to on podejdzie od tyłu i spróbuje zestrzelić faceta. Jakiś złom. A co to jest?
jakaś skrzynka. Co jest w skrzynce? Skrzyneczkę otwieramy. Broń, tak? Dziurawiec. Lepsza dubeltówka, innymi słowy. Jest dosyć niewielka ilość broni, ale to chyba nie jest problem. Aha. Lala. Dobra, spróbujmy go więc zajść. Jakoś tu grzecznie od tyłu. Musimy 5%, że trafię, 20%, że będzie krytyczny. Zasięg, prawda? Okej, okay, myślę, że jest szansa. Strzeliliśmy, byliśmy cicho. Bye bye. I jeśli się nie mylę, tamci nas nie usłyszeli. Prawidłowo. Zresztą mam kolejny poziom. Levelujemy nasze umiejętności. To wejdźmy. Pod inwentory? Pod inwentory. Co tutaj chcemy zrobić? Strzał w biegu. Bormina? Nie, ja bym chciał kaczkę. Co jest kaczka? Na stal zwiększamy punkt życia. Okej, okay, to jest dosyć ciekawe. Ale to może punkt... No dobra, niech będzie. Skrzydełka są. O, i zmutował. Dobra, po drugiej stronie punkty życia. Na razie to już zbierzemy trochę punktów życia. Tak sobie patrzę. No. Więc poczekamy. I teraz. Jakby to zrobić? Znowu zasadzkę? Oni się nie odwracają, co nie? Teraz nie jestem pewny, że jeżeli oni są plecami do mnie odwróceni, to ja mogę podejść? Do nich czy nie bardzo? Zaraz zobaczymy, zaraz zrobimy trochę inaczej. Dajemy prosiuna, którego aktywujemy. Stawmy sobie tutaj kamerę lepiej. Gdzie? Zaalarmuję nową jednostkę, Tutaj nikt nikogo nie zaalarmuje. Przy okazji bardzo fajnie nam pokazuje, jakie są szanse na trafienie kogoś. 50%. To później sobie tej grzecznie... Zrobimy Overwatcha po prostu. Podejdziemy tu. Schowamy się tutaj, ustawimy go pod Overwatch. Że jak zaatakuj... Może tam tego u góry damy? Dobra. Jest warta. Overwatch. Dax niech sobie podejdzie. Jeden kroczek. Ma 100% szans na trafienie. 5% na krytykala. A, zauważył mnie! Bo przeskoczyłem turę, niechcąco. Zostałem w spacji zamiast zaatakować. Mój błąd. Ała! Błąd w kontroli. I o to chodziło. I nie trafiliśmy. Przepięknie. My jesteśmy za osłoną, tamten nie. 25%, trochę słabawo. Dobra, przejdźmy te dwa kroki bliżej. Będziemy mieli 100% szans na trafienie. To jest właśnie fajne w tej grze, że jak jest 100% szans, żeby trafić, to jest 100% szans, żeby trafić. A nie 75 i tak dalej. Trochę słabo z procentami na strzelenie. Dobra, na trafienie raczej bym powiedział. A jak zmienimy broń? 50%. Zrobimy inaczej. Wiem jak zrobimy. A shit. Jest max co mogę podejść, tak? Ile będę wtedy procent, że go trafię? Poza zasięgiem będzie. Cholerka, no. 50, dobra, 50. To ustawmy się tu, żeby później nam się łatwiej atakowało. Może zmienimy broń, co? 75, to już bardziej mi się podoba. Później się podbiegnie i go się zastrzeli. Ała. Dobra, zestrzel.
Oberwałem. Ja chyba gram teraz na trudnym poziomie, a to oznacza, że jeżeli gram na trudnym, to będzie trochę cyrków, bo tu życie wraca mi tylko do połowy tego, co posiadam. Gra ogólnie jest na hardzie, na normalnym poziomie. Jest ciężka moim zdaniem. Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are for. I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up your butt? That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. Boombox. Ojej, to jest w sumie fajnie, bo mogłem trochę inaczej zatkować. Mogłem tędy się wleźć na górę i sam to dostrzeliwać z góry. Ha, czyli różne sposoby podejścia do walki są. To w sumie przyjemne. Ja chyba nie wybrałem najlepszego, bym powiedział, bo oberwałem dwa razy, więc życie mi poszło w dół. Dobra, tu ptamy dalej. Sprawdźmy, czy jakiś złom jest w środku. Jakiś rzadki złom jest. I nic więcej. I to trzeba tutaj do domku. Biegniemy do Arki Noego. A co tutaj? Tu co ta broń może być? Kompas jest. No i wczytywanie. Tak czasem wiecie, jest ta dyskietka po lewej stronie. Może o tym zaraz. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on Stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Mutant Year Zero Road to Eden. Okej. Więc jesteśmy już po intro. Jeszcze sobie zagramy trochę. Przejdziemy jeszcze do Arki. Okej, przechodzimy na kolejną pozycję. I tu jest wejście do Arki, tak zwane. Winda już widzę zjechała. Home sweet home. The elevator's up ahead. Ogarnijmy, czy tam gdzieś z tyłu nie było jakichś wartościowych rzeczy. Jest wyjście z tego poziomu? Nie.
Okej, dobra. To szukamy dalej miejsca. No i zbieramy ten złom. Two ghouls. See them? What are those rotheads up to? Wait. They're planning to ambush the elevator. We've got to stop them. Let's sneak around and see if there's others. Box opens. We go in the box. Box goes in the Ark. We take their food. We take their guns. Mutants in the Ark. Too many. Too many. Mutants are weak. We kill some fast. We kill some slow. But we kill them all. Box is coming. We kill them all. Sprawdzimy w skrzynce, co jest. Czapeczka! Kacza. Zwiększa zasięg broni. Taktyczny daszek. Załóżmy więc taktyczny daszek. Przesłodko to wygląda. O, kotek przyszedł. Marta przyprowadziła kotka, bardzo miło. Mam jakąś notatkę, przeczytajmy, co tam jest. Maszyna iskrząca, czyli co? Akumulator. To będziemy szukać, dobra. Szukam. Aha, na radarze u góry widać, gdzie jest przeciwnik. Mamy tak zwanego marudera. No nawet dwóch ich tam chyba jest, z tego co widzę. Przynajmniej tak radar mówi. A. Mamy dwójkę, no to dobrze, tutaj sprawdziliśmy. Dobra, to zróbmy to teraz tak. Ten jest dosyć daleko. Pokażcie mi strzał, 50%, że trafi. Damy kubot Overwatcha i on będzie ostrzeliwał od tyłu. Niech będzie. Overwatch. Kaczka. 75%, że trafisz. Dajesz, kaczka. Kaczka zabiła. Przeciwnik mnie usłyszał. Tylko ciekawe, czy mnie zobaczył. Możliwe, że mysz. A, patrzcie, fajna akcja. Możemy przytrzymać, żeby szybciej wszystko zrobili. O, Jezu, pudło. Widzicie, szybciej się przemieszczają. Będzie pieczeń. Dobra, spróbujmy Mendę uratować. O, nie wiem, czy to jest wykonalne. Mam trzy te, żeby mi się do niego podejść. Nie, no już jest po mnie. Gdzie jest prosiak? Czekajcie, gdzie był prosiak? Prosiak był tutaj. Nie, no trzeba będzie zrobić... Load game, Overwatch. Fuck! O, kaczka biegnie! To jest druga tura. Your bodies may fall, but hope. How? No. No dobra. Butelka zapalająca, okej. Okay. Użycie apteczki, może użyłbym teraz apteczki. Apteczka. Aha, granaty! Halo, mamy granaty. Przepraszam, panie kolego, dlaczego pan tutaj dopiero teraz granat? Niszczy osłony.
To granata to jest pierwsza piękna sprawa. A, czyli to się... To jest ciekawe, czyli... Niezależnie co kto ma na sobie, to i tak inwentory jest łączone. Użyjmy apteczki. Użyjmy apteczki. Okej, to jest dosyć ciekawa sprawa w takim wypadku. Myślę, że prosiaka dam tutaj, będzie bliżej. Tak, prosiakiem przejdziemy trochę bliżej w takim wypadku. W inne miejsce go ustawimy. Zostawmy prosiaka tu u góry. Trochę jest bezpieczniejsze ukrycie się. Idziemy raz jeszcze. Może wpierw tam... Aha. Chodźcie, złapiemy wpierw tego, co był trochę tam dalej. Poczekajmy, aż ten się ruszy. Rozwalimy tamtego marudera i dopiero wtedy zajmiemy się tym. To jeszcze 7 powinien być. Jest. Tak, ten się nie rusza prawidłowo. Na Overwatcha. Nie tą bronią. Nie. Zmieńmy broń. O, z tym. Overwatch. A tutaj ściągnijmy. I nie usłyszeli mnie? Bye bye. Nie. Dobre. Okej, fajna sprawa, nie usłyszeli mnie. No to mega w takim wypadku. Siema, Gitek. Podchodzimy bliżej. Znowu robimy tutaj Overwatcha. Gdyby ktoś coś wykombinował głupiego. Jeszcze krytykala, czyli piątkę zdaliśmy. Kitek! Okej. Okay. Tamta dwójka gdzie była? Gdzieś tutaj. A to ja bym powiedział, że tego łowcy trzeba się na początek pozbyć. Eee, 75% że trafi. Dajcie. Jeszcze krytykala trafił. Przeciwnik cię usłyszał pięknie. Dajmy łupacz. O. Jakbym podszedł. Podejdźmy. Kiedy to możesz sobie go zauważyć. I teraz weźmy tego. 100% krytykala. No dobra. O fuck. Trochę przypał. Trochę mało ubiliśmy. Naprawdę, prosiaczka? Enough. Oh man, you are the shit. I mam poziom nam podskoczył. Dobra. Mutacje. Zobaczmy. Pan Kaczka. Damy mu poziom życia o 1. Czy na razie odpuścimy sobie? Mamy 2 zebrane. Ha. To ciekawe z tym lataniem. Pan prosiaczek. Akcji w biegu. No niech będzie. Ja bym to jeszcze zebrał trochę punktów. Strzał w kolano. Pomniejsze mutacje.
A, pomniejsza mutacja, dobra. Pasywna mutacja. Mamy celownik, zwiększa zasięg broni o 20%. No to spoko. Możemy już chyba odpalić wszystko co trzeba i teraz przeszukajmy tych tropów. Szukamy. Coś tam miałem znaleźć, co miałem tutaj znaleźć? Akumulator! Podobno gdzieś tutaj będzie akumulator. Przywołajmy pana Kaczkę, niech pan Kaczka będzie razem z nami. O, już pan Kaczka się teleportował. No dobra, to nie tutaj ewidentnie. Muzyczka jest klimatyczna, co nie? Mamy złom. Jakieś dziwne wyjście, nie wiem gdzie tam jest, ale my i tak będziemy szli teraz do Arki. Ale przeszukajmy ten posterunek i tyle. Chcę mieć pewność, że tu wszystko znajdziemy. Grzybki jadalne, jak wszystkie, chociaż niektóre tylko raz. Do wody wyjść nie możemy, co nie? Nie, do wody nie możemy. Świnki nie lubią wody. Kaczka powinna dostać się do wody, moim zdaniem. Powinna być taka opcja mutacji, kaczka, która sobie lepsze płetwy robi. Kaczka i tak już ma płetwy. Nie wiem, czemu kaczka nie może pływać. A znowu może... Nie, gdzie ja zapominam o tym, przecież gdyby się ta kaczka wspięła, to mega ostrzeliwała przeciwnika z góry. No. Coś czuję, że w tych lokalizacjach będziemy walczyć więcej niż raz. Swoją drogą, wielkie dzięki tam na YouTubie, Jeryka za wysłanie na Twitchu. 10 zł Jeryka wysłał. Jej! Alarmy są wyłączone, bo nagrywałem materiał na tubę. Co nie zmienia faktu, że dziękujemy. Jakiś kolejny złom. O, tu coś jest dobrego, tak? Może akumulator, otwórz skrzynkę. Co tam jest? Apteczka! Kamizelka szperacza, nie. Aha. Ej, nie, no to w sumie spoko. Damy kaczce chyba to. Tak sobie myślę. Pan Kaczka, chodź pan Kaczka. Musimy nazwać już pana Kaczkę. Pan Kaczka, dostaniesz pan pancerz. Co pan na to, żebyś pan dłużej żył? 2 punkty zdrowia i pancerz 1, bo pan Kaczka się tak słabo trzyma. Z tego co tutaj widzę. A jeszcze tutaj coś do poszukania, złom z narzędzi. No złom jest bardzo ważny, bo to jest nasza waluta. To jest po prostu nasza waluta. Dobra, przeszukaliśmy chyba już wszystko w koło na wesoło. No to by wyglądało. Tutaj możemy iść zamknięte, oczywiście. Dobra, to windą na górę. Już mnie wiozą windą na górę. Czy jakoś tak to było? The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond. Respects him. He's our lead, Gearhead. Going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Ducks never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it.
to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Dla mnie ta gra jest mega. Myślę, że to będzie jedna z nielicznych gier, które będę przechodził na streamie, wrzucając ją też na YouTube'a. W kolejnym odcinku zobaczcie, jak wygląda Arka, a nawet wam pokażę, jak wygląda Arka. Taki... O, to jest Arka. Śliczne. Będziemy śpiewać Arkanego i tak dalej. Dobra. Więc to by było na tyle tutaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji tego durnego kanału. Zaraz się powinna pojawić taka plansza, gdzie będziecie mogli subskrybować. Będzie takie moje ładne, okrągłe logo. Fajne są te kaczki, co nie? Chyba 129 zł kosztują. Gra jest podobna około 15 godzin. To jest niby niewiele, chociaż z drugiej strony jak tu dla 15 godzin dobrego gameplayu, myślę, że jest, że warto na to wydać. Ale to zobaczymy dalej, jak będziemy jeszcze grali. Na razie. Cześć.